W takim razie mamy już zainstalowanego SL-Wire'a. Co dalej? Na początek wydaje mi się, że warto założyć jakiś scenariusz. Na przykład turniej 1 na 1 Need for Seed. Co należy zrobić i w jakim etapie? Ok. O 19 zaczyna się turniej, mamy bitwę o 19. I w zakładce play, jeżeli jesteśmy zalogowani pojawi nam się tutaj mecz. Jeżeli nie to warto kliknąć tutaj odśwież lecz jak tutaj jest samo napisane, to się robi e, automatycznie. Także raczej nie, bo, nie powinno być takiej potrzeby. Czyli, na przykład, tutaj pojawi się mecz versus e, Biedronka gracz, prawda? Aby z nim zagrać, i wszystko pięknie, żeby się uruchomione, że należy kliknąć prawy klawisz myszy na ten mecz, prawda? I e, launch game. Tutaj e, musimy mieć zaznaczone mecz e, ukośnik Gadher, ukośnik PCW. i po prostu mecz, jaki mam rozegrać, tak? No jeżeli o 19, no to oczywiście wybieramy 19 i ten tempiedronk gracz. Bardzo ważne jest, aby na szaro było oznaczone taką właśnie, e, takim ptaszkiem e, anti-cheat. Bez tego, no może być problem, powiem szczerze, więc e, musicie to mieć zrobione tak jak ja. No i potem nie pozostaje nic innego, jak kliknąć start, no i uruchomi się proces, w którym będzie wszystko uruchamiać wota, prawda? No, uruchomimy się teraz wod. Czego nie do końca chciałem. No ale dobra, trudno. E, przynajmniej widzicie jak to wygląda ten proces. Dobra. Wracam do pulpitu e, Wszystko jest OK, wszystko jest OK. Dobra. Mm. No i co się stanie. Stanie się to, że jeżeli wejdziemy sobie na SLA, prawda? E, tutaj klikniemy Match Details, czyli szczegóły meczu. Rozwiniemy zakładkę LSL Wire Anti-Cheat Log Files, czyli login inaczej, to tutaj pojawi się informacja, że login 3 grudzień 2014-1751. Co to znaczy? To znaczy, że pan Multishow zalogował się do meczu przeciwko Vast Gaming tego właśnie dnia i o tej godzinie. W skrócie. Po prostu jest wszystko ok i nie ma żadnego problemu. Co należy zrobić dalej? No, po zagraniu meczu zazwyczaj tu się gra jedną rundę, prawda? Ale dwie też może, możemy założyć. Należy wyjść z wota. Ale nie między jakby bitwami z tym samym graczem, tylko po wyniku, jakby osiągnięcia rezultatu. Na przykład zagraliśmy dwie bitwy. Bo takie są zasady. No i wygrał gracz A. To i tak gracz A i gracz B muszą wyjść z WOTA. No bo jeden już kończy, prawda? Więc musi stratować wszystko, zapisać, sprawdzić musi program, czy nie ma jakichś haków, a gracz A no bo musi wyjść, żeby wstawić powtórki i wszystkie sprawy te ogarnąć. Organizacyjne. Także po prostu bardzo ważna rzecz. Jeżeli zakończymy mecz, jeżeli wygramy mecz. Jeżeli przegrałem mecz, tak czy siak, musimy się wylogować z złota. Jak to robimy? No, po prostu wyjść z gry, prawda? I wtedy o godzinie, e, o której wyściliśmy pojawi się w miejscu logout, data i godzina, kiedy wyszliśmy z złota. To jest bardzo ważne, abyście to zrobili i wyszli z złota, po prostu. Najlepiej po meczu, po prosto. Natomiast jeżeli założymy scenariusz, że zagraliśmy mecz, wygraliśmy, i zaraz pojawiła się e, znowu ikona, że gramy kolejny mecz, to wtedy no musimy wyjść z WOTA i o 19.30 na przykład mamy mecz, klikamy prawy i znowu launch game i ten sam proces. Czyli po prostu po każdym meczu z, z kolejnym przeciwnikiem musimy włączyć i włączyć wota Tak aby na początek przeskanowane zostało i na koniec znowu przeskanowane i jeszcze tam pojawi się opcja nawet ze wstawieniem powtórki przez ten program SOWIRE. Co jest też ciekawą e, funkcją. Także to jest bardzo ważne, jeżeli ktoś nie zrobi tego i nie będzie miał ikonki login, logout to wtedy oznacza to, że zrobił gdzieś błąd i czegoś po prostu nie zrobił w poprzednich krokach a czy to nieprawidłowo zrobił to, czy to pominął, czy coś um, to jest powód dzięki któremu możecie zostać w z turnieju, więc radzę to ogarnąć no bo jeżeli trafi się jakiś taki koleś jak ja który będzie wiedział wszystko albo będzie wiedział chociaż troszeczkę tego to po prostu najprzyladminę i odpadniecie bez walki w ogóle. Eee, mimo że wygraliście na przykład. Więc no, warto zadbać o prawidłowe ustawienie tego programu. Mam nadzieję, że wyjaśniłem wszystko i każdy ma już po prostu tutaj pełną wiedzę na ten temat. Jeżeli nie, to oczywiście polecam zajrzeć do linku w opisie. Tam dowiecie się troszeczkę więcej. No i do suszenia!